negatywne emocje, bo nagle idziesz tą Twoją nową drogą do realizacji Twoich marzeń i Twoich pragnień i włączysz Instagram. Widzisz tam jakąś osobę, która osiągnęła sukces. I nagle pojawiają się podszepty czarnego wilka. Widzisz, tej osobie się udało, a Tobie na pewno się nie uda, bo przecież zawsze w życiu było Ci trudno. Nie myśl, że będzie Ci teraz już łatwo, że już wszystko, co czarne i ciemne, masz za Tobą. I znów negatywna emocja się pojawia, może jakaś zawiść, może zazdrość, że ta osoba ma lepiej, bo wspierają ją rodzice, bo otrzymała jakiś kredyt, bo otrzymała jakieś dotacje unijne, a Ty nie. I już jesteś w szponach negatywności i zaczynają wciągać Cię w dół. A może bliskie Ci osoby nagle zaczną służyć świadomie lub nieświadomie sile mroku i to one wywołają w Tobie falę negatywności. Bo nagle zadzwonisz do Twojej mamy, a ona powie, to i tak Ci się nie uda. Zobaczysz, to jest w ogóle głupi pomysł, na co się teraz zdecydowałaś, na co się zdecydowałeś i zostaw to lepiej w spokoju. Ty zawsze miałaś, czy miałeś słomiany zapał i tak Ci się nie uda. I z tego najmniej oczekiwanego kierunku otrzymujesz strzałę trucizny, negatywności, która trafia prosto w Twoje serce i zaczyna zatruwać Cię od środka. Bo taka jedna rozmowa z mamą, z tatą, z bratem, z siostrą, z przyjaciółką, z przyjacielem może zatruć Cię przez kolejne tygodnie i będzie wiercić głęboko. A co będzie, jeżeli naprawdę mi się nie uda? A co, jeżeli mama lub tata ma rację, bo rzeczywiście w przeszłości tyle razy już próbowałam i próbowałem robić coś pięknego i pojawiały się porażki? Negatywność uderza w najmniej oczekiwanym momencie i negatywność uderza z najmniej oczekiwanej strony, z tej strony, z której czekasz właściwie na motywację, na inspirację, na zrozumienie, na wsparcie, to z tej strony uderzy Cię mrok i uderzy poniżej pasa. I co robić w takim momencie, gdzie po tych pierwszych krokach sukcesu na Twojej nowej drodze nagle pojawia się ta negatywność i próbuje złapać Cię w swoje szpony i ściągnąć z powrotem w te mokradła, w te trudności, z których udało Ci się uwolnić w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach.